Dobra pamięć. Pałac Pamięci i biologia. Mówiłaś, że wdrożyłaś w tę biolkę pałac. Powiedz mi, jakieś takie przykłady mogłabyś nam zapodać, jak to u Ciebie wyglądało? Jakieś takie konkretne może stacje czy skojarzenia na przykładach z biologii? Ogólnie pałac, u mnie Pałac Pamięci z biologii jest w takim małym miasteczku. I na przykład zależy, gdzie pójdziemy. Tam, gdzie mam roślinki, w ogóle nie jestem strasznym fanem, nie wiem, fantastyki, bardziej książek. Raczej w gry nie gram, ale w książki, jakieś opisy i tak dalej, światy. I na przykład tam, gdzie mam rośliny, to mam w lesie, no gdzie by indziej były rośliny. I tam chodzi drzewiec, czyli z Tolkiena, ten Ent, ten jakby król Entów, czy starzec Entów. No. I on opowiada mi od małego orzeszka, jak to wszystko wychodzi. I też mam to wszystko zobrazowane. Ja też w tym lesie znałam ścieżki, jak gdzie co iść. Ja też to stosowałam w tym Pałacu Pamięci, że na przykład okej, teraz pójdę w lewo i mam tam tkanki stałe na przykład roślin i po kolei to się też rozdziela. I jak to się rozdziela po kolei, na przykład tkanki przewodzące, drewno, łyko, to się rozdziela. To w tym przypadku to mam takie drzewo przydzielone na pół i widzę wodę, która sobie sunie, to jest chyba drewno. I wiesz, takie zielone cusie, czyli asymilanty tego fotosyntezy, to idą w dół, to łyko. Drzewiec opowiada o na przykład o tym rozwoju roślin, jak to po kolei, jak to wychodzi, to jak w podręczniku, tylko że tak bardziej kolorowo, tak bardziej z skojarzeniami. Biologia też jest fizjologia roślin i tam jak człowiek, tak jak człowiek, rośliny też mają swoje hormony. I na przykład ja sobie zapamiętałam etylen, wpływa na dojrzewanie owoców i odpadanie liści z owoców. No to ja sobie wyobrażam standardowo bananowiec. I ten bananowiec wytwarza etylen. Etylen mi się kojarzy właśnie z gazem, że tak się rozpyla i on powoduje, że zamiast zielonego jest żółty. Podam może inny przykład, bardziej taki fajny dla mnie. Ja mam w tym pałacu, w części biologicznej, mam sytuowane wiadomości z człowieka zawieszonym nad całym miastem, bo nie miałam pomysłu, gdzie to dać, taki cały budynek. I w tym budynku, w ogóle ja w ten budynek się transportuję smoczycą, która służy mi na przykład do transportu, tak. Dziwny sposób, ale można powiedzieć, że relaksuje, jeśli jesteś tak naprawdę w tym pałacu pamięci, że możesz sobie wyobrazić, że latasz i w ogóle, na przykład podczas tej medytacji. To jest ciekawe. Tak. Wiesz, co jest fajne w tym właśnie też, co mówisz, ta lejla, twoja smoczyca i ten drzewiec, tak? Że ty tam masz też takie postaci, zależnie od tego, na jakim piętrze czy pułapie są, to tam są różne postaci. To jest fajne o tyle, że no raz, że jest ciekawiej, nie ma takiej nudy, monotonii w tym pałacu. Dwa, że też to podpowiada, nie? Ej, gdzie ta smoczyca mnie zabierała, co ona robiła, gdzie ten drzewiec mnie zaprowadzał? Drzewiec o roślinkach, o smoczyca o ludziach, tak? Smoczyca jest wszędzie, służy do transportu. A ten drzewiec to jest przy roślinkach na przykład. Przy roślinkach. I to jest budynek, w ogóle wejście do tego budynku, to nie wiem, czy kojarzysz też z Władcy Pierścieni w pierwszej części filmu jest taka rzeka i tam są po prostu ludzie, którzy stoją tak i że bronią tak jakby tego przejścia. To są jakieś figury, jakichś królów, ja mam takie figury. Jak wchodzę do tego Pałacu Pamięci, no to tam mam po kolei korytarze, oddzielnie różny układ. W środku mam pikawę, która pompuje krew wszędzie w sumie. I jak na przykład sobie wyobraziłam biochemię krwi, tak jakby, układ krwionośny, skupiam się bardziej na tych elementach, że na przykład wchodzę sobie do tego układu krwionośnego i po prostu widzę przed sobą mam ścianę. I tak sobie myślę, o co chodzi, rozglądam się w prawo, w lewo, o kurczę, jestem w róży. I nagle czuję drżenie.
i patrzę, ja jestem takim jakby duchem, że przeze mnie przenikają wszystko. I patrzę, okay. Biegną takie wielkie czerwone konie, czyli erytrocyty, z czterema jeźdźcami apokalipsy, czyli czterema tlenami. No bo każdy jeden erytrocyt przynosi cztery tleny. Normalny erytrocyt. I zapamiętałaś sobie w tym konkretnym momencie, że to zapamiętałam. Ja pewnie bym tutaj użył krzesła albo no, czegoś, co mi się z czwórką by skojarzyło. Ty rozumiem, że nawet bez tego już widziałaś, że chodzi o czwórkę, tak? No tak, no bo skojarzyło mi się z końmi czerwonymi. I co jeździ na koniu? No jeździec. A to są cztery jeźdźce. Czym się kojarzą cztery jeźdźce? No za apokalipsą. Są cztery jeźdźce apokalipsy, tak? Tak. Dostałam wziąć czwóreczkę. Rozumiem. I dalej widzę jakieś takie dżownice, jakieś robaki i okazało się, że to są bakterie. No i nagle słyszę krzyk, taki ryk, mały ryczek i leci sobie armia, taki klucz białych smoków, takich smoczków. I to są limfocyty typu limfocyty T, które właśnie zabijają, czyli w tym przypadku palą te bakterie. I one wykluwają się z jaja, tak samo jak limfocyty B. Limfocyty B sobie skojarzyłam z ptakami Dodo. Nie wiem czemu. Okay. Po prostu mi się tak skojarzyło. Dodatkowo tak te ptaki padło. Dodo latają. To jest kompletna bzdura, no ale to tylko w naszej głowie siedzi. Limfocyty T i B dojrzewają z jaja, które są w kości, czyli szpiku kostnym, czerwonym. No i limfocyty B nie potrzebują opieki, no bo są ptakami dodo, głupszymi i tak dalej, a smaczki potrzebują opiekę, więc dojrzewają one tutaj w grasicy. I tak to sobie zapamiętałam. Okay. Co jest, na przykład w immunologii są różne odpowiedzi. Mogę się pomylić, ale chyba mam nadzieję, że nie. Na przykład jest odpowiedź humoralna i cały ten system, jak to działa, sobie skojarzyłam, że jest sobie bakteria i ona jest wchłaniana przez fagocytozę, przez chyba makrofaga, a makrofag sobie skojarzyłam chyba z takim takim żółtkiem, co je sobie jaja. W sensie to jest z gry. Wiesz o kim mówię? Nie. No, nieważne. W każdym razie ona je te bakterie, i potem te bakterie, inaczej, ta główka daje na sobie przeciwciała. I te przeciwciała idą do obrazowania chyba limfocytom T, czyli smokom, a potem limfocytom B. Tutaj mogę się pomylić, z góry przepraszam, potem limfocytom B. Natomiast te limfocyty B z czasem mogą wytworzyć właśnie, one wytwarzają przeciwciała, czyli niosą jaja, czyli te przeciwciała. A z kolei te przeciwciała mogą być przeciwciałami pamięci. I to ja to sobie skojarzyłam jako, wiesz, jako taki dziwny ufolydek, który sobie wymyśliłam w głowie. I piszę memory, takie tutaj na czole, memory, czyli chciał pamięci. I właśnie, moi drodzy, to jest Nikita, czyli osoba, która robi bardzo, bardzo takie kreatywne pałace pamięci. Uważam, że jest to taka bardzo duża dawka wyobraźni w tym wszystkim. Mega to widzę, że jest to zaawansowany poziom dla wielu, myślę, ciężki do osiągnięcia, nawet dla mnie, tak mi się wydaje, o tyle, że właśnie u mnie jest taka duża prostota. U ciebie jest tak, że co chwilę czymś się musisz zaskakiwać w tym pałacu, nie? Że co chwilę musi być takie wow, nie? Że raz są dżdżownice. Tak, że raz są dżdżownice, raz cztery jeźdźce. I to wszystko jeszcze nie w miejscu, które jest realne, rzeczywiste, tylko w ogóle wymyślone od zera. To jest dla mnie ciekawe. A nie konsumowało ci zbyt wiele czasu wymyślanie miejsca od zera? Tworzyła się równolegle ze skojarzeniami, czy to najpierw było miejsce, a później skojarzenia? Wiesz co, zależy co. Mówimy, zależy od tematu, zależy od dnia, zależy od weny i od wyobraźni. To, co ci przed chwilą powiedziałam, to ja to wymyśliłam w parę minut.
a coś innego na przykład z roślinami, to mi to zajęło parę miesięcy. Cześć, z tej strony Maciej. Jeżeli chcesz się lepiej uczyć, chcesz mieć lepszą koncentrację, chcesz poprawić swoją pamięć, zapraszam Cię na skorzystanie z indywidualnego treningu. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie dobra-pamięć.pl.